Barok opisywany jest potocznie jako sztuka mocnych kontrastów, pełna ozdób i złoceń. Kojarzy się z pulchnymi aż do przesady puttami, a pierwszym, niemal szkolnym skojarzeniem artysty barokowego jest Rubens i jego daleki od dzisiejszego kanonu piękna, kobiece krągłości. A Rembrandt, czy on spełnia te potoczne barokowe kryteria? Jeśli spojrzeć na jego twórczość nieco powierzchownie, wszystko się zgadza. Jest może nieco bardziej spokojna, mniej teatralna, bo bardziej w zgodzie z ideałem protestanckiej społeczności, której był częścią. Tak jak przystało na barokowego artystę, malował obrazy religijne, mitologiczne, alegoryczne, historyczne i portrety. Sięgał po odkryte na nowo w XVII wieku malarstwo pejzażowe, sceny rodzajowe i martwą naturę. Stosował w swoim malarstwie mocny światłocień, bogatą symbolikę i efektowny iluzjonizm. Co warto podkreślić, to Rembrandt szukał rozwiązań w tych artystycznych zagadnieniach. Inni malarze często już tylko podążali jego tropem. Zerknijmy na jego obraz znajdujący się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Widać na nim piękną twarz młodej dziewczyny. Nie wiemy, kim była może służącą lub córką sąsiada. To Rembrandt zaprosił ją do swojej pracowni. Ubrał w ciemnoczerwoną aksamitną suknię, głowę przyozdobił spektakularnym, malarsko miękkim beretem. Tu właściwie kończy się opowieść o dziewczynie i jej stroju, bo głównym tematem tej kompozycji nie jest jej uroda. Rembrandta w latach czterdziestych, kiedy malował ten obraz, frapowały trzy kompozycyjne problemy: iluzji, trójwymiaru i ruchu. Tak, ruchu. On tu jest, choć na granicy naszego postrzegania. Spójrzmy. Lekkie cofnięcie prawego rękawa sukni w głąb obrazu, mocniejsze wychylenie prawego kolczyka, niuanse, prawie niewidoczne, nieczytelne, a jednak o potężnym znaczeniu. Obserwator wyczuwa energię, napięcie w obrazie, choć nie zawsze nawet uświadamia sobie, jak to się dzieje, że ten obraz, bez anegdoty, bez akcji, nie nuży i nie męczy. Co najbardziej przykuwa uwagę w dziewczynie w ramie obrazu. Oczywiście iluzyjnie namalowana rama i dłonie dziewczyny dosłownie wychodzące z obrazu spektakularne porywające wyjście z kadru przebicie lica obrazu jak opisuje to język historii sztuki triumfalna realizacja barokowej koncepcji oszukania oka widza i wciągania go w grę iluzji Rembrandt był w tej gierce z widzem genialny jego współcześni podziwiali ten kunszt Jeden z admiratorów Rembrandta, jeszcze w XVII wieku, relacjonował ciekawą historyjkę, mówiącą o wielce gadatliwej służącej Mistrza. Otóż Rembrandt, jak mówi anegdota, namalował jej wizerunek i wystawił go w oknie, skąd zwykła była ona prowadzić długie rozmowy. Sąsiedzi brali obraz za nią samą i próbowali podjąć rozmowę, lecz po dłuższych zagadywaniach, kiedy ta nie odpowiadała ani słowem, zaskoczeni tym nienaturalnym jej milczeniem, Odkrywali swą pomyłkę. Potęga iluzji w jego sztuce, nawet jeśli to całkiem zmyślona opowiastka, była wielka. W salach zamkowych, zaraz obok Dziewczyny w Ramie, oglądać można drugie dzieło Mistrza Wizerunek Uczonego przy Pulpicie. Lico płótna iluzyjnie i niezwykle efektownie przybija tu pulpit i leżące na nim kartki papieru. Materialność na tym obrazie jest najwyższej klasy. Czuć szorstkość brody. Futrzany kołnierz przekonuje puszystą fakturą. Łańcuch liśni złotem, odbija światło, ciąży waką kruszcu. Chociaż w zbliżeniu okazuje się plamką farby, kładzioną jakby od niechcenia, swobodnie. Może keniuszkiem pędzla, może nawet jego drewnianą końcówką. I tu zaczyna się opowieść o innym Rembrandcie. Malarzu, który szedł własną drogą. Pragnął zaszczytów i sławy, ale nie potrafił i nie chciał iść na kompromis artystyczny. Malował po swojemu, nawet kiedy zarzucono mu niechlujstwo. Tak, bo ten sposób kładzenia farby, impastowy, gruby, jakby niestaranny, uchodził w oczach wielu za prostacką manierę, w której farba, jak sos nieczystości, spływa po obrazie. Malarska brawura, miękkość pociągnięcia pędzla – Stwarzały pozory szkicowości, a ta była nieakceptowana przez holenderskie mieszczaństwo, które najwyżej ceniło w malarstwie rzemieślniczą drobiazgowość. Oni szukali obrazów mających serdeczny stosunek do rzeczywistości, czyli scen rodzajowych i martwej natury, które idealnie odzwierciedlały zasobność ich mieszczańskich domostw. Tymczasem malarstwo Rembrandta coraz bardziej przestawało być eleganckie, gładkie i drobiazgowe. Fortuna zaczynała się od niego powoli odwracać. Niezrozumiany, niedoceniony, nieustępliwy w swoim pomyśle na sztukę. Czyż to nie idealny bohater dla XIX-wiecznych romantyków? Wtedy właśnie, w XIX wieku, włączono Rembrandta do panteonu arcymistrzów. Zobaczono w nim niepokornego geniusza, samotnika zmagającego się z problemami sztuki, którego jego współcześnie nie potrafili docenić. Nie chodziło tylko o to, że jawił się romantykom jako wybitna i odtrącona jednostka. To jego płynny, szkicowy sposób malowania, jego metafizyczne wibrujące w obrazach światło uczyniło z jego obrazów źródło inspiracji dla ówczesnych malarzy. Pisano o nim alchemik koloru, magik światła. Mówiono, że jest twórcą, który kreuje świat wysnuty z wyobraźni, ustanawia własne, artystyczne prawa podkreślano, że w jego obrazach wydarzenia, postacie i przedmioty istnieją tylko jako pretekst dla malarskiej formy, a stąd przecież już tylko krok do nowoczesności i zaciętej batalii artystów drugiej połowy XIX wieku o odrzucanie koncepcji dzieła jako zwierciadła natury. Spójrzmy jeszcze raz na Rembrandtowską dziewczynę w ramie. Widać, że dominuje tu światło. Ono organizuje powierzchnię obrazu, ono stwarza sferę sakrum, każe domyślać się głębszego, utajonego sensu, który skrywa obraz. Czy tak trudno dopuścić myśl, że kiedy artysta zaczął pracę nad tą kompozycją, jego celem nie było po prostu namalowanie pięknej twarzy, ale namalowanie światła, właśnie? Sztuki Rembrandta nie sposób zaszufladkować. Jest barokowa, jest romantyczna, jest nowoczesna intensywnością faktury malarskiej, zaskakującą koncepcją światła. Jest nowoczesna, bo przydziela nam, widzom, aktywną rolę, wciąga w dialog. Można pozostać obojętnym na to zaproszenie albo albo podążyć ze białym królikiem do krainy po drugiej stronie lustra o przepraszam po drugiej stronie ramy.